Cześć wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie. Z tej strony Juken, witam was w 13 odcinku z Kebab Chef Simulatora, w którym w poprzednim odcinku, jak widzicie, urządzaliśmy to piękne nasze mieszkanie. Od razu się przyjemniej pracę zaczyna. Wydaliśmy no ze 150 tysięcy. Dzisiaj chciałbym się skupić na jednym z przepisów, bo bardzo mnie on tutaj zaintrygował i wciągnął. Mowa oczywiście o żurku, moi drodzy. I tu się przyznaję, tak jak na początku gdzieś tam marudziłem, że to kebab szef, że myślałem, że będziemy tylko kebaby robili, a tu jakieś zupy, inne rzeczy, to mnie to jak najbardziej ciągnęło. Także skupimy się na żurku i będę to robił z wami. Natomiast myślę, że na dzień zobaczę, które z potraw tutaj można by serwować, aby no po prostu podbić ich ranking, mówiąc wprost, i to zrobię na pauzie. Na pewno chciałbym też grillowanym kurczakiem się zająć. Może te dwie rzeczy zrobimy razem, bo to jest nowy przepis. Natomiast może sznycl, parę razy sznycel przygotuję, po prostu pauzując tą kiełbasę grillowaną, więc na pewno dzisiaj kiełbasę będzie trzeba kupić. Co tu jeszcze byśmy mogli? Na pewno kiełbasę, na 100% kiełbasę. No resztę mamy co nieco polewelowane. Nie chce mi się nowych przepisów jakoś w tej chwili próbować. Mówię o tych oczywiście już, które robiliśmy. Był kebab chyba z pomidorami, jeszcze jest niewylewelowany. Zastanowię się, moi drodzy, może to zrobimy. Ja może, żeby sobie zaznaczyć, to z wami pokażę, co chciałbym zrobić i po prostu zrobię te rzeczy poza odcinkiem, na tak zwanej pauzie. Te hurosy też już byśmy wylewelowali, byłby spokój, to byśmy mieli tak. Galaretka jest spoko, ten cukier można też, myślę, do końca zrobić, więc generalnie to byśmy mieli, ale skupimy się na żurku i na kurczaku, moi drodzy. Jakichś tam innych zup nie będziemy robili. Nie widzę sensu, jak widzicie, wszystko jest. Także odblokowujemy żurek, który oczywiście idzie też do menu. I żurek będzie naszą tutaj podstawą. Z tego, co patrzyłem w poprzednim odcinku, to trochę on wymaga. Także, moi drodzy, ja się na chwilkę tutaj spauzuję, zanim też oczywiście pójdę zrobić zakupy. Przygotuję sobie te potrawy, żebyśmy mieli je obcykane, że tak powiem. Tutaj no już nie ma tego cukru. No troszkę będzie tych potraw, ale wiecie, że młyny lubimy. I w końcu trzeba zrobić porządek z tymi kartonami. Zobaczcie, o, jeszcze hot dogi i hamburgery na upartego by można, bo mamy bardzo ich dużo. I tutaj też te rolo, no nie wiem, kusi to troszkę. No hamburgery i hot dogi też by można dodać do menu. Dobra, zobaczymy, ile będzie klientów, słuchajcie. Bo generalnie mamy dużo rzeczy. Jeszcze te skrzydełka też. To zaraz się okaże, że całe... Dobra, będzie odcinek, w którym będzie menu po prostu na fulla. Zapchane, widzowie. Ilu klientów? 96, 120. Tyle nie mieliśmy. Także słuchajcie, moi drodzy, ja mam co robić. Robię szybką pauzę. Szykuję sobie te potrawy, żeby po prostu po 4 były, żeby były gotowe do podgrzewania, do podawania. A zaraz się zobaczymy, jak zaczniemy robić, moi drodzy, kurczaka oraz żurek, który nas tutaj bardzo intryguje. No dobra, moi drodzy, dobra, jestem. Słuchajcie, zobaczcie, zajęło mi to, no, o, to może schowamy, zajęło mi to około godzinki czasu poza nagraniami. Przygotowałem kebaba, sznycel jest, są skrzydełka z kurczaka, ten cały churros, hot dog, kiełbaski, kiełobejsy, tak, burgery. No i teraz, no i oczywiście tu się chłodzi ten cukier, tak się nam ładnie ochłodzi, to będziemy go ładowali na talerz i go podamy. A my przechodzimy, moi drodzy, do żurku, bo to nas najbardziej interesuje i tu jestem ciekaw, co będzie potrzebne. Dodaj do miska do mieszania. A, chleb, okej. Nie wiem, czy mamy wszystkie składniki, więc pewnie będziemy latali do sklepu. Masło powinno być. Masło. Jajka, widzę, będą potrzebne. Okej. Masło mamy. A jeszcze drożdże. Tu były drożdże? Są drożdże. Dobra, mamy. Na szczęście wszystko starczy. Drożdże. Masło, pewnie 3 jajka tradycyjnie. Jestem ciekaw tego żurku. Ten chlebek mi się w ogóle bardzo podoba, widzowie. Ja właśnie uwielbiam taki żurek i dlatego ten odcinek chciałem żurkowi poświęcić, a zupełnie przez przypadek wyszło, że... słuchajcie, przez przypadek wyszło, że my tu robimy, moi drodzy, podbój całego miasta, bo robimy pełne menu. Jestem ciekaw też tego obrotu. Dobra, mieszamy. Wymieszaj za pomocą miksera. Wyjmij okrągły chleb. Zobaczmy. O, okrągły chleb.
się dziwiłem, po co? O kurde. Z dwa chlebki. Czekajcie, nie wiem ile nam tu porcji na... Oj. Ile nam tu, słuchajcie, porcji wypadnie. Więc może się przygotujmy na zapas tak jak mamy. No zrobimy to, zakładam, że jest wyliczone. Aha, czyli cztery porcje będą. Dobra, bo na przykład tego cukru to tam wyszło trzy tacki. Dobra. Fajny chlebek będzie do żurku. No chyba się powinno upiec, tak? A, żeby nie upychać, to damy to tu. Pokrój okrągły chleb. No ale to go chyba trzeba upiec, nie? To jest coś źle napisane. Dodaj do miska do mieszania. Wyjmieliśmy. Wyjmij z miska do mieszania okrągły chleb. Pokrój okrągły chleb. Widzowie, no chleb to chyba trzeba by coś oni tutaj chyba, moi drodzy, spierdzielili, bo... A, że tego nie pieczemy. Okej, okay, no to tak trochę dziwnie, nie? Myślałem, że chleb to trzeba upiec. Dobra, to z żurkiem będziemy działali tu przy zupach, bo już tu nie mamy, widzowie, miejsca, no szczerze mówiąc już... Ja myślałem, że to się piecz. A co by się stało, jakbym to troszeczkę przypiekł? Ja uważam, że chleb to trzeba trochę upiec, nie? No. To jest ciasto. Nie, no to trzeba upiec. Nie dali informacji. To ja uważam, że ten chleb, słuchajcie, trzeba upiec, widzowie. Nie dam sobie powiedzieć, że nie. Czekajcie, to też upieczemy. Już niepotrzebnie jeden pokroiłem. Widzicie? Ciasto się piecze. Według mnie to ciasto to trzeba upiec. No dlaczego oni nie napisali? Ja wiem, że to jest dla mnie to jest oczywiste, dlatego piekę, ale powinno być to napisane. Tutaj troszeczkę źle zrobili. I za chwilę będziemy się zupą zajmowali. Tak jak mówię, pewnie nie mamy składników, więc będzie trzeba latać do sklepu. Ja tak sobie myślę, że fajnie byłoby mieć regał. I są takie regały i tu bym może je wstawił może zamiast lodówek, nie wiem, do przemyślenia, widzowie, temat. Długo to ciasto coś się robi. I ja wam powiem szczerze, żebym zrobił coś takiego, że jeden składnik miałbym w kartonie. Niby jest tutaj jakaś cebula. Jeden składnik, widzowie, miałbym w kartonie i ten jeden składnik bym po prostu, o... Teraz rozumiem. I ten jeden składnik, widzowie, bym po prostu, że tak powiem... Ej, ale teraz nie można go pokroić. Nie no, widzowie, to jest jakaś masakra. Dobra, trudno, robimy. No co, no chleba nie będziemy wyrzucali. Nie wiem, zostawmy go sobie na pamiątkę. Taki fajny chlebek. No przecież chleb to się piecze, nie? A tu się okazuje, że jednak nie. Dobra. Niestety. Widzowie, chleba to ja nie będę wyrzucał. No co jak co, ale bądźmy poważni, chleba nie będziemy wyrzucali. Oj, tam jest jakiś worek. Się zawieruszył. Gdzie on tu wpadł? Widzicie, lagują się te niektóre rzeczy i to mi się bardzo, bardzo nie podoba. Mąka mi zniknęła, była mąka. No cóż, widzicie, tam się ukryła mąka. Ach, też. Dobra, to zobaczmy, co potrzebujemy. Potrzebujemy na pewno jajka, potrzebujemy drożdże akurat ostatnie, więc cyk. Masło chyba jeszcze powinno być. Widzicie, karton mi też w ogóle się ukrył, czy nie? Masło. Jajka mamy, dobra, to idziemy po mąkę jedną. Ja to robię na raty. No trudno, słuchajcie, no widzicie, tak czasami jest, że nie wypał jakiś wychodzi. Ja uważam nadal, że chleb powinien być pieczony. To jest taka oczywista oczywistość, moi drodzy, i nie rozumiem, dlaczego tu jest inaczej. Może to jakoś się będzie później gotowało, no nie wiem, bez sensu kompletnie. Ale dobra, na razie robimy chleb do żurku. Naprawdę aż kurczę bym chętnie w realnym świecie, widzowie, sobie takiego żurka zjadł, bo bardzo lubię, szczególnie jak miałem z kiełbasą z dzika bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Z dziczyzną, to była petarda, widzowie. Dobra, trzy jajka, masło, drożdże, no to mieszamy. Trudno, no, zmarnowaliśmy, co zrobić.
Tom może wstawmy tu. Trzeba mieć porządek, bo później się nie możemy, słuchajcie, pomieścić, widzowie. Później się nie możemy pomieścić, bo niech tam sobie w kącie stoi i o. I tu będziemy działali. W sumie to też by mi się jedna deska więcej przydała, tak jak teraz patrzę. Coś tu jeszcze ciasno, słuchajcie. Ten zlew jeden za dużo. Tu by mi się jeszcze jakiś blat przydał, tak nawet tu. Jak mam być szczery, bo troszkę... A po co to się tak długo miesza, co ja robię? Okrągły chleb. Tak czy siak, niech on będzie na tej blasze, widzowie. Inaczej tego nie będziemy robili. Już niech na tej blasze sobie będzie ten chlebek. Ale uważam nadal, że tak coś nie... Nie do końca fajnie, nie? Ale nie narzekam. A, i oni każą pokroić. No to słuchajcie, no to pokroić mogę od razu w zasadzie, nie? No. Aha, co? A, dobra, widzowie. Ja tego nie kroiłem. Ja pierdziele, się dziwiłem, czemu chleb się nie chce pokroić. Jeszcze raz próbujemy, co? Słuchajcie. To się nie chciało kroić, bo ja wziąłem do... Ja się tak spieszyłem, że wziąłem do ręki szpikulec do kebaba, a nie... Jasna dupa, nie? Ale wtopa, teraz ale macie bekę ze mnie. Wy się już pewnie wcześniej zorientowaliście. A ja dopiero teraz. Ale jaja, dobra. Właśnie a propos jaj, chowamy jaja. Tutaj są blachy do pieczenia, to tutaj. Trochę więcej miejsca. Ja myślę, że to jakoś trzeba tutaj... Nie wiem, ten mikser może trochę też przestawić. Nie wiem, coś tu ciasnawo. Ale jaja, widzowie. Dobra, co my mamy dalej? Zaraz będziemy myśleli, co mamy dalej. Cebula, czosnek. Nie mam ani marek. Kiełbasy też czystej nie mam, bo wszystkie kiełbasy są już grillowane. Ale mamy cebulę chociaż. Widzowie. Cebula razy dwa. Dążę pokroić. Długo się piecze, no. Ja się dziwiłem, słuchajcie, że chleb mi się nie chce pokroić, nie? Dobra. Czosnek za chwilę i marchew będzie trzeba kupić. Już powinno być dobrze zaraz. Ale jaja, nie? Naprawdę. Teraz to jestem, słuchajcie, w szoku. Dobra, wyłączamy maszynerię. Ale spierdzieliłem. Ale to i tak będzie trzeba latać, bo muszę przyjść tu. No i się chleb kroi, no widzowie. No i teraz jest porządny chlebek. Ale ciężka przeprawa była, słuchajcie, z tym żurkiem. Początek... Ej, co tu się dzieje? Chlebek niech nie spada. Ale była przeprawa z tym żurkiem, widzowie. Dobra. To już mamy temat ogarnięty. W sumie ręcznie też to mogę. Zanieść jeden tu. Nie wiem, po co ja tak latam. Latam, jakby miało wsiki w tyłku. Zawsze mój dziadek tak mówił. Jak byłem dzieckiem. Dobra. Czyli potrzebujemy jeszcze czosnek. Teraz po kolei. Dobra, mamy to. Tutaj coś się wala, ale to już nie wiem co. Cebula, czosnek i marchew potrzebujemy, to idziemy po nią. No, ale kolejka, widzowie. Nigdy jeszcze chyba nie mieliśmy 100 widzów w naszym tutaj, znaczy widzów, klientów w naszym sklepie. Dwie marchewki, dwa czosnki. Kupuję tyle, ile potrzeba, bo muszę jakoś ogarnąć, słuchajcie, ten magazyn. Jak ogarnę magazyn, to mogę robić zapasy i wtedy po etykiet, jakoś to sobie potem posegreguję. Na razie jakoś nie widzę sensu. Dobra, cebula, czosnek, pokrój. Nic o grillowaniu nie ma mowy. Kiełbasa jedna, no ale kiełbasę możemy na zapas kupić. Albo i nie, albo tak. Nigdy nie wiadomo, nie no, kiełbasa raczej, słuchajcie, do kurczaka nie będzie potrzebna. Swoją drogą, jak idziemy do mięsnego, to kupimy tego kurczaka. O, widzowie, tak zrobimy. Tak zrobimy. To z dwie kiełbaski się kupi najwyżej. Kilka kiełbasek się kupi. Przydadzą się. I ten kurczak. Gdzie jest ten kurczak, widzowie? Nie ma kurczaka. Tu jest kurczak. A weźmy go.
bo jak chcemy robić akcję z żurkiem i z kurczakiem, to... To wiecie jak jest. Dzisiaj taki dzień bardziej pod kulinarnej strony, bo sama obsługa restauracji idzie na drugi plan. Chociaż przypomniało mi się, że przecież my możemy lepszy grill kupić i inne rzeczy też widzowie możemy lepsze kupić. Bo tak jest przecież. Tam od jakiegoś levelu było dostępne. No niby też pokrój kiełbasa. No dobra. Woda. Woda do garnka. 0,2 litra. Znaczy 1,2 litra. A nie 0,2. Zawsze trochę więcej mi się naleje, trudno. Niech już się gotuje. Woda, plasterki cebuli. Razy 2. Plasterki czosnku, razy 2. Fajnie, że jest to tak zaznaczone, dobrze. Plasterki marchwi. Dobrze, bulion wołowy trzeba. Ja nie mamy wołów, nie mamy widzowie. Mleko gdzieś tu było. Plasterki kiełbasy, plasterki pietruszki, czyli zostaje mi bulion wołowy, bo mamy bulion drobiowy. Wołowego chyba trzeba kupić dopiero. Ale odgłosy ten robią. Dobra, jeden bulion wołowy. Czekajcie, to będzie? Bulion wołowy. Kurde, ale akcja. Jara mnie ten żurek, bo mówię, robi mi to smaka, ja zawsze uwielbiałem. Jak nie jedliście, to wam polecam. A nie jestem jakimś tam super fanem żurku, ogólnie mówię, nie? Tylko jeśli chodzi właśnie o taką rzecz. Czyli co mamy? Woda, plasterki cebuli, plasterki czosnku, bulion wołowy, mleko, plasterki marchewki, kiełbasy, plasterki tego, znaczy... A ja miałem jeszcze, wiecie co, to niech to się gotuje. A my tutaj widzowie od razu się na zimno podaje. Tu gdzieś na końcówce, bo to na zimno cukier. Od razu sobie, wiecie, go uszukujemy, żeby potem tylko podawać, bo będzie problem. Chociaż na dwa talerze. Bo on ostygł, to jest idealny, myślę, moment, żeby go... A, blacha. Dobrze, że jeszcze to jedzenie nie spada z tej blachy, jest do niej przyklejone. Dobra, zobaczymy. Mamy ogarnięte. I teraz co? To się ma gotować. Pietruszkę daliśmy. Gotuj. Przenieś do chleb do żurku. Przenieś na talerz. Chleb do żurku. No dobrze, tylko na jaki talerz, widzowie? Może taki talerz, bo jakby nie mam zdania. Kurde, ciasno tu. Czekajcie, ciasno tu, widzowie. A może od razu zrobimy tak, że chleb od razu włożymy na talerz. Nalejemy. No. 0,2 litra ma być. No, zawsze trochę więcej dam. I od razu, póki gorące, to podamy ten żurek. Dobra. Mamy żurek, widzowie. Mamy żurek. Będzie dobrze? Wszystko na 100%. Pięknie. I dobra, niech się żurek tutaj może już... A, ciągle się nie mogę nauczyć. I ostatnia rzecz, nam został ten kurczok, widzowie. Ale jazda. I wszystko będzie. Jestem ciekaw tego dnia, bo... No jestem ciekaw. Po prostu jestem ciekaw. Co z tym kurczakiem, moi drodzy? A widzę, że to kolejne rzeczy potrzebne. Weź kurczak. Dobra, mam kurczak, tylko wiecie, że nie pamiętam gdzie? Tu chyba mam. Właśnie, to jest najgorsze, pamiętać gdzie się co ma. Wziąłem kurczak, proszę bardzo. No, Jezu, tu się włoży w szufladę, się nie włoży. Co ja mam z tym kartonem zrobić? Tu czemu nie mogę włożyć? Ej, to tu do szuflady walimy. Dobra, weź kurczyk, kurczak. Użyj sól, pieprz i mięta. Aha, czyli jeszcze miętę trzeba. Sól, pieprz, dobra, to idziemy po miętę, widzowie, idziemy po miętę, zielona papryka, czerwona papryka, czosnek, aha, to tam widzę jest jeszcze więcej rzeczy, no dobra, mięta, wiem, latanie do sklepu, bo wcześniej mogłem to sprawdzić, ale uwierzcie mi, że za dużo,
A za dużo jest roboty. Dobra, użyjemy miętę w takim razie. Sól, pieprz, mięta. Ciekawe, ciekawe. Ja ogólnie wam się przyznam, co już też tam kiedyś mówiłem, nie lubię kurczaka w ogóle, więc... Dobra, przenieś do blacha do pieczenia. Przenieś do blacha do pieczenia i piecz w piekarniku. Okej, myślałem, że to narożnie będzie, na grillu. Tak swoją drogą, tak jak mówiłem, nowego grilla możemy już kupić. Piecz w piekarniku. No to jest piekarnik, to pieczmy go. Przenieś na talerz. No dobra, to talerz jakiś do kurczaka uszykujemy. Musi być on duży raczej. I no, gdzie go tu postawimy, tego kurczaka? Wiecie co, tutaj może ten sznycel na razie schowamy w mikrofali. Szkoda, że na mikrofali, słuchajcie, nie da się czegoś ułożyć. A da się postawić coś na mikrofali. Patrzcie. I co wie, mamy miejsce zaoszczędzone. Zobaczcie, sznycel na mikrofale. I jest gitarka. Patrzcie, mamy miejsca dużo. To tu na mikrofale też bym mógł coś wstawić. Okej, dobra, pieczemy w piekarniku. O Jezusie, kochany. Przenieś na talerz kurczak. Dobra. A widzę, że mamy grillowane rzeczy mieć. Dobra, blacha niech będzie w piekarniku. Czekajcie, trzeba widzowie grilla odpalić. A, widzicie, no. Zielona papryka, czerwona papryka. Nie wiem, czy wam mówiłem, ale jest minus, widzowie, bardzo duży. Bardzo duży minus. Zobaczcie, mamy zieloną paprykę, której nie wyciągniemy. Po prostu to się w jakiś sposób laguje, jeśli... Czyli zieloną paprykę i czerwoną paprykę, a czosnek, rozumiem, jest niegrillowany i pietruszka. Na wszelki wypadek ten czosnek też kupię. Jest problem. A dobra, pietruszki nie muszę. Dwie weźmy. Laguje się kompletnie, słuchajcie, karton z papryką. Nawet jeżeli jest sama papryka w... O, dwa wszystkiego. Nawet jeśli, słuchajcie, papryka jest niestety osobno w kartonie, to się laguje. Zielona papryka coś się zaczęła logować. Wcześniej działało to dobrze. Szkoda. Dobra, czyli grilluj. Zielona papryka. Czerwona papryka. Ja to tak rozumiem. Grilluj. Zielona papryka, a czosnek sam w sobie pokroić. Słuchajcie, z tym talerzem... Coś rzuciłem. Nie wiem, gdzie to mam włożyć. Coś mi poleciało, widzowie. Coś mi ewidentnie poleciało. Chyba te mi poleciały trochę. Dodaj na talerz. A żebyście wiedzieli, że ja tu nie mam miejsca. Nie wiem, zrobiłem po dwie papryki, tak na wszelki wypadek. Może je bardziej tutaj... O. Żeby chociaż ładnie wyglądało. A, jeszcze plasterki pietruszki. Cztery plasterki czosnku chyba były. Plasterek pietruszki to chyba jeden, widzowie. No to tu mu włożymy na... Na dzyndzla. Tylko będzie problem, jak nam się kurczak skończy, widzowie. To znaczy, ja bym musiał jeszcze raz tego kurczaka zrobić. Poczekajcie, to ja muszę jeszcze jednego kurczaka, czyli dobrze, że papryki kupiłem dwie. Słuchajcie, słuchajcie, to bardzo dobrze, że kupiłem dwie papryki, bo nam się... Ojej, nie ta mikrofala, bo jak nam się ten kurczak skończy, to będzie problem, czyli musimy jeszcze jednego mieć kurczaka. Bo to nie, byśmy nie mieli na zapas. Ale nie zrobiliśmy idealnie kurczaka, widzowie, niestety. Nie fart, Stefan. To słuchajcie, to lecimy po... Dołożymy. A szkoda, że na grillu się nie robi tego kurczaka. Mi to by jakoś tak bardziej odpowiadało. Dobra, gdzie ja mam ten czosnek? Zgubiłem, widzowie, ten czosnek gdzieś. Tutaj go gdzieś nie wkładałem? Kurde, no bo mamy te papryki. Czekajcie, to w ogóle sobie może tu rzućmy na bok. Zaraz się okaże, że trzy. To czekajcie, to jeszcze... No, zaraz się okaże, że jeszcze po jednym kurczaku. Bo zupy nam starczy, a... Cholera, miętę mamy. Wiecie co? To był czosnek, zielona papryka i czerwona papryka. Weźmy
Parę, jakby mi się coś miało zgubić. Bo i tak trzeba było tu przyjść. Dobra, chyba będzie wszystko. Pietruszkę się nie martwię, bo jest na zapasie. Dobrze, widzowie, póki się tam pali w tym grillu, to ugrillujemy te papryki. One będą sobie tu leżały. Nie wiem, czemu zielonych mniej. A tu od razu czosnek pokroimy. Tylko to nie jest ten nóż. No nie mamy wyjścia, widzowie, no. Nie mamy wyjścia. O, ugrillowane będzie. I zaraz lecimy, jak się ugrilluje. Staram się, jak mogę, nie przypalać, jak widzicie, ale to... Chociaż w sumie nie pomyślałem, czy grillować by można na blasze do pieczenia te rzeczy i wtedy blachę wyciągasz. Czy to nie byłoby lepiej, widzowie? Zobaczymy. Dobra, mamy to. To słuchajcie, jeszcze dwa kurczaki trzeba kupić w takim razie. Już nie mamy wyjścia, bo nam się skończą kurczaki i potem faktycznie się za głowę będę... Przecież to nie jest tak, że jeden... Chociaż to też jest dziwnie, bo jeden kurczak jakby dla jednego klienta to jest razy cztery. Ale nie marudźmy jakby co, widzowie, bo wiecie, 1200. Ciekawe, ile ten kurczak będzie kosztował dla klienta. 600 dla nas plus inne składniki. Ciekawe, ile klient płaci za kurczaka. Zaraz się przekonamy. To nie... Wiecie co, już nie będziemy daleko tego robili. Zrobimy tego kurczaka tu po prostu, bo mamy bliżej. Tu będzie nam tylko potrzebna ta mięta. No, czyli mięta 3 gramy. Dobra, czarny pieprz. Skończył się czarny pieprz. Tu jest. I sól. Od razu, słuchajcie. O. Aż wszystkie blachy, słuchajcie, zużyłem. Tylko teraz nie, tak to chyba nie wejdzie. To trzeba inaczej zrobić. My musimy to tak upchnąć, moi drodzy. O. Teraz będę pilnował. To grill gaśnie, czy nie? Teraz, słuchajcie, będę pilnował, żeby mi się nie popsuło, nie? I wtedy kurczoka, no na razie musimy tu ściągać. Ma być... zielona papryka, czerwona, czerwona. Cyk, cyk. Chyba nic nie spierdzieliłem. Tylko w mikrofali go potem podgrzejemy. To słuchajcie, żeby kurczak był gotowy do podgrzania, stawiamy go na mikrofale, widzowie. Stawiamy go na mikrofale, bo już miejsca nie mamy. Zobaczcie, co ja tu dzisiaj wyczyniłem. Dobra, kochani, otwieramy ten kram. No już nic więcej tu się nie da zrobić. Już po prostu ja czuję młyn. Nadchodzący młyn. Zobaczcie, ile jedzenia. Przyjrzyjcie się to, co wszystko tutaj się zadziało. No po prostu... Totalna masakra. Totalna masakra. Otwieramy. Mam nadzieję, że jest wszystko dobrze. Jeszcze możemy zobaczyć, czy tu gdzieś nie ma nadwyżki talerzy, żeby je powstawiać do... Już nigdzie więcej talerzy nie mamy, bo talerzy zużyliśmy sporo, nie? Tutaj też jest pusto, no właśnie. Tutaj też jest pusto. Już idzie ktoś po żurek. Cyk, jeden żurek sprzedany. Teraz weź tu pilnuj. No, wiecie, dobrze, że są te paski, ale pamiętajcie, że... Tu ja się boję, że w tej sytuacji... Dobra, żurek już musimy chyba grzać. Powoli. Ja się powiem szczerze wam, że boję w tej sytuacji. Co to za odgłosy były? A, kawę ktoś sobie zrobił. Dobra. Ja się, widzowie, boję w tej sytuacji, że te dwie mikrofale nam nie starczą, słuchajcie. Tu ktoś kebaba wziął. Te kebaby idą. Te kebaby idą, trzeba przygotować. Tylko gdzie są, kuźwa, te kebaby? Widzicie, już jest niefart Stefan, bo już kupują kebaby, tu są te kebaby. Dobra, grzejemy kebaba już powoli.
Widzicie, ja się zamotam jak nic. Ja się dobrze, że idą na razie w jedną stronę. Ten będzie brał to. Sznycle też mogą się sprzedać. Chodź pani, kebaba weź, burgera sobie zażyczyła. Dobra, burgery mamy na zapasie. Jestem ciekaw tych 100 klientów, widzowie. Zobaczymy, ile kasy przybędzie. Nie wiem, ile dokładnie mieliśmy. Ale to tam na podsumowaniu będzie. Hot dogi. Wszystko jest w zapasie, widzowie. Wszystko jest w zapasie, tylko weźcie to teraz ogarnijmy, nie? Na razie widzę większe zainteresowanie z tej strony. Kebaba już mam jako tako przygotowanego, tylko szybko go podgrzeję. Patrzcie, idzie gościu po kurczaka. No dobra. 14,4 chyba najwyższą ocenę ma ten kurczak. Udało mi się go na 100%. Żurek też mi się udało. Ciekawe, czy to paruje swoją drogą. Jak tak się grzeje, ale chcę, żeby żurek szybko dolać. Hot dog. No, sytuacja jest dosyć, jak widzicie, zwrotna. Już się szykowałem na kebaba, już się szykowałem na to, a tutaj pure. Pure na razie mamy w zapasie, nie musimy się martwić w ogóle. Dopiero pierwsze zejdzie. Więc albo hot dog, moi drodzy, będzie do zrobienia. O, kolejny kurczak. Albo te churosy całe, śmieszne. Musimy pilnować, obserwować. Pani idzie po kebaba. Dobrze, to kebaba grzejemy. A churosy możemy i tak już wstawić, jakby tam ta następna chciała. Nie chce, ona chce pire. Ona chce pire. No i dobrze, że chce pire, widzowie, bo... Przygotowanie. A tam spierdzielaj, tam z przygotowaniem. Nic nie jest przygotowane. Dobrze, że pire. Dobrze, widzowie, że pire. Bardzo dobrze, bo... Chcę, żeby też podbić efekt. Kurczak kolejny. Dobra, na razie z kurczakiem się nie martwimy. Jakie tu niektóre sumy wpadają. 1200. Kolejna zupa. Na razie się nie martwimy. Jeszcze jedna jest. I muszę pilnować oczywiście, słuchajcie, tych naczyń. Kolejny hamburger. Ja muszę teraz tych naczyń pilnować, żeby je dokładać w razie czego, bo ich szybko ubywa, widzowie. Zobaczcie. Trawki bardzo szybko ubywa, a oni nie uzupełniają gałgany jedne. Kiełbasa, dobrze, mamy kiełbasę, super, że idzie kiełbasa. Widzicie? O, restauracja levele zyskuje raz za razem, to tam jest, machnią szybkie. Dobra, co z żurkiem, moi drodzy? Kto co bierze? Dobra, gościu chce żurek, to żurek już mu już nalewamy. 0,2. Nie wiem, czy na wierzch jeszcze tą pietruszkę lepiej dać. Damy. Niech będzie. Żurek zrobiliśmy, widzowie, na 100% wszystko. Żurek zrobiliśmy idealny. Widzę, że ludzie kawy zamawiają. Tutaj się widzę też zaraz skończy to pire. Kolejny kebab. No ale to normalnie się czuję, jakbym sportowe zawody komentował, widzowie. Kurczak. Dobra, żurek kolejny. Dobra, mamy. Mamy, moi drodzy, wszystko mamy. Znowu trzeba szybko naczynia uzupełniać, bo jak widzicie, to potem kelnerzy nie nadążają. Następny idzie po kiełbasę. Kiełbasę jeszcze mamy. Następny po pire. Dobra, pire się sprzedało. Pire grzejemy, widzowie. Hamburger jeszcze jest. Ale szykujemy kiełbasę do grzania. Jak ktoś będzie chciał kiełbasę, następny wchodzący, to... Dobra, ktoś chce kiełbasę. Weź tu się nie pop... Weź tu teraz nie popierdziel, kurde, kiełbasy z hot dogiem, nie? W takim ruchu, widzowie. Dobra, pire było gdzieś tu na końcu, pamiętam. Też mi ładnie wyszło na 100%. Dobrze, kiełbasa już się grzeje. Znowu coś się skończyło, widzowie. Nawet już nie wiem co. Urosy się skończyły, dobrze. Ale gdzie są te churosy? Kurde, widzowie, to nie jest tak hop-siup. Tu są. Cyk, grzejemy. Coś tu też się skończyło. Aha, to były churosy. Dobra, kurczak jeszcze jest. Obok hamburgera były chyba hot dogi, moi drodzy, jak dobrze pamiętam. Grzejemy. Nie jest to, widzowie, takie proste wszystko, jak myślicie. Dobra.
Tu już pani nie, ona chce kiełbasę. A jak z kiełbasą? Jeszcze jest kiełbasa. Ale ruch, widzowie. Ja nawet mówię, nie patrzę teraz na kasę płynącą, tylko patrzę na to, co mam robić. Oj, kurczak się będzie, widzowie, kończył. Mogłem już go włożyć. Czekajcie, ten hot dog był tu. Ja mam pamięć wzrokową na przykład i... Dobra, hot dog. Kurczak się skończył. To kurczaka grzejemy. Dobrze, grzejemy, widzowie, kurczaka. Kolejny kebab. Na razie jeszcze mamy. Tutaj kiełbasa się będzie zaraz kończyła. Więc musimy być gotowi do grzania kiełbasy. Jak z żurkiem sprawa wygląda? No, żurek jeszcze, jeszcze. Kurczak był tu? A nie wiem, czy był tu, ale go tu damy, bo... Brakujące składniki, pietruszka. A spierdzielaj mi tam. I brakuje składnika z pietruszką. Badałem przecież. Dobra, burgera gościu chce, widzowie. Zobaczcie, przecież to jest akcja, dosłownie niesamowita akcja, no. Dobra, coś jeszcze. Żurek na razie się cały czas gotuje. Ten cukier jest gotowy do podania praktycznie. Właśnie chyba gościu idzie po ten cukier. Patrzcie, jak na życzenie. Od razu zanim człapę uszek, się tu człapie. Cukier podaj. Od razu podajemy, widzowie, hamburgera, który chyba był tu. Ja już nie pamiętam, co gdzie było, powoli. Ciekawe, jakie mam w ogóle, moi drodzy, menu. Mam słabe 5-0. Skończyły się kiełbasy. No i widzicie, jaka akcja. Nie nadążam, nie nadążam. Tu na razie wszystko jest. Żurek już niech się gotuje. Kebab, jakby ktoś chciał, to... Puree jeszcze jedno na szczęście jest. Tu już chcą kiełbasy. Tu już, moi drodzy, chcą kiełbasy. Zbyt pikantne. A spierdzielaj, tam narzekać mi będziesz. Kolejny kurczak. Dobra, bierze gościu kiełbasy. Jakoś to idzie, jakoś to idzie, ale zobaczcie, już mamy pełną znowu na naczynia i oni nie będą mi myli naczyń, jak i tego nie opróżnię. Muszę za nich robotę brudną wykonywać. Bardzo intensywny dzień, widzowie, bardzo intensywny dzień, trzeba przyznać. Dobra, muszę dalej pilnować. Żurek, kurczak, kebab jest w końcówce. Tu gościu idzie po skrzydełka, które, widzowie, moi drodzy kochani, się kończą. Tu są chyba skrzydełka, to gotujemy skrzydełka. Znaczy gotujemy, grzejemy bardziej niż gotujemy. Kolejny żurek, o, widzowie, kolejny żurek. Dobrze, że jednak zrobiłem z tymi kurczakami zapas, bo bym płakał, słuchajcie. Na wszelki wypadek pietruszka, bo im ciągle tej pietruszki brakuje. Żurek, podaj. Dobrze, a tu się tylko słyszę, coś kończy cały czas. Tu były skrzydełka gdzieś, tu chyba były. Ajej, skrzydełka, wyjdź, zbyt pikantne, spierdzielaj. Kiełbasa jest, ale już ostatnia. Dobra, kiełbasy już nie ma, bo gościu już bierze ostatnią. Więc już grzejemy na pośpiechu kiełbasę. Tu już się, słuchajcie, kebab skończył. A ja już nie wiem, gdzie ten kebab był. Ja już nic nie wiem tak naprawdę. Wiem tylko chyba, jak się nazywam. Dobra, grzejemy kebab. Tutaj dajemy kiełbasy. Zobaczcie, jaki ruch. No po prostu mnie to kręci na przykład. To jest... Powiem wam szczerze, bardzo kreatywność, bardzo myślenie pobudzanie. Bo cały czas musisz, wiesz, intensywnie myśleć. Wzbudza w tobie oczywiście zmysł biznesu, ale co chwilę się coś kończy, więc mój zmysł biznesu nie jest najlepszy, bo nie pamiętam, co tu było. Czekajcie. Co tam było, widzowie? Hot dog tam mógł być? Nie, no hot dog jest, hamburger, kiełbasy. A, pire było, dobra. Pire było. Coś jeszcze się będzie zaraz kończyło? Z kurczakiem średnio sprawa wygląda. Ale jazda, widzowie, jazda bez trzymanki. A jeszcze jest dużo czasu do końca, do wieczora. Jeszcze trochę brakuje do wieczora. Przypuszczam, że jeszcze z 20 klientów może śmiało przyjść, jak nie 30. Podajemy, podajemy, wszystko podajemy. Co leci? Tu, żebym czasem nie myślał, że zgubiłem pireto. Teraz mogę je wstawić na dół. Idzie gościu po kebaba. Dobrze, mamy kebaba. Idzie po hamburgera. Mamy hamburgera.
Kurczoka by trzeba, a to i tak się obawiam, że te kurczaki mogą widzowie nie starczyć tak po prawdzie. Zaczynam się zastanawiać, czy czasem się nie jest tak, że te kurczaki nam się jednak nie skończą. Bo wiecie co, żebym kebaba nie szukał, ja go sobie tu bliżej ustawię, bo to i tak ostatni już kebab. Ale jazda, widzowie, zobaczcie jaka jazda. Ja tylko latam, uzupełniam talerze i pięknie wyglądam i pachnę. Ale to trzeba, bo oni nie będą myli, wiecie? Jeżeli byśmy tutaj tak samo, pewnie ona już ma pełne. Bo oni potem nie będą myli, także to trzeba niestety... niestety porobić. Więc faktycznie, teraz rozumiem, nie ogarnąłbym, widzowie, nie ogarnąłbym, jeżeli byśmy więcej dań podawali niż 10. Teraz rozumiem sens, bo zobaczcie też, jaka to jest akcja zwrotna. No to mam wszystko praktycznie już na wierzchu przygotowane. Już szybciej tego się nie da chyba robić. Dwie mikrofale, słuchajcie, w obiegu, tak? Słownie. Dwie mikrofale w obiegu. Zupa cały czas, słuchajcie, się tam piecze. Poziomy to już nie wiem, ile wbiliśmy, bo nawet nie chce mi się liczyć. Fajnie, że żurki wchodzą, bo to pewnie jakiś tutaj awans nam da. Ostatni i tak tylko został żurek. Już możemy w sumie szykować ten talerz do tego żurka. Mogłem w sumie więcej tych bułek, widzowie, popiec. Aha, już nie ma żurka. Dobra, bo już gościu skupił. Słuchajcie, w sumie nie pomyślałem. Oj! Trochę za szczerze dałem, ale nie szkodzi. Powiem wam szczerze, że zobaczcie, tyle żurka, ile się sprzedało. A ile jeszcze jest w garnku, to mogłem, moi drodzy, jeszcze jest na dwa razy tyle, czyli mogłem dwa razy więcej zrobić tych bułek. No nie pomyślałem. Chyba kurczaka nam powinno starczyć, bo mamy jeszcze... O, właśnie gościu idzie po kurczaka. Właśnie, widzowie, gościu idzie po kurczaka. Co tutaj sprawa wygląda? Tu jest wszystko dobrze, poza może hot dogiem. Obserwujmy. Kurczak zaraz będzie dodany. Ten idzie po te, które zaraz uzupełnimy. Latam, słuchajcie, jak z piórem. Nie wiem, też takie powiedzenie dziadek zawsze mi powtarzał. Co tak latasz jak z piórem? Nie wiem, skąd się to powiedzenie wzięło i co... No chyba dlatego, że kury tak biegają szybko. Coś się znowu skończyło. A to już nie pamiętam, co było, widzowie. Szybko myślałem, co tu było. Sznycel? Nie, to nie. To było chyba. A, kebab się skończył, dobra. Widzicie, jaka jazda? Chyba było to, no. Musiało być to, tak. I znowu żurek. Ale żurka to już bułek nie mamy więcej, więc to też jest, widzowie, problem, że... jest problem, słuchajcie, że nie mamy więcej bułek, nie? Więc to też nie jest tak, że ja sobie podam żurek. Teraz mi się już piec w trakcie nie chce. Bo widzicie, jaki to jest zapierdziel. Tu nie ma sensu przygotowywać dań w trakcie. Zobaczymy, ile czego pozostanie. No trochę na pewno czegoś pozostaje. A będziemy widzieli. Wszystkiego było, słuchajcie, tyle samo zrobione. Razy 4, no może chyba poza kurczakiem, bo kurczaki były chyba tylko 3, nie było 3 w zapasie, tylko 3 ogólnie były. A cała reszta wszystkich produktów, no to było razy, łącznie po 4 sztuki, nie? 3 w zapasie, jedna wyłożona. Z wyjątkiem właśnie kurczaka i teraz z wyjątkiem żurku, nie, żurek też było razy 4. Więc generalnie, słuchajcie, już tego żurku to ja nie mam co gotować, bo już więcej nie mam bułki, nie? Więcej nie mam bułki, także tam jeszcze kolejka jest. Teraz ciekawe, co oni będą brali, czy fajnie by było, jakby mi tak jakoś to powykańczali według resztówek, żeby nic nie pozostawało. Resztę to schowam, słuchajcie, do zamrażarki i zobaczymy, jak tam następnym razem. Czyli słuchajcie, te bułki, które upiekły... A mam bułki, widzowie, przecież one się upiekły wcześniej. W razie W mam bułki. Dobra, gościu mi wziął hamburgera i teraz sytuację, wiecie, jaką robimy? Robimy sytuację taką, wkładamy hamburgera, grzejemy go, żeby był ciepły, w razie W do podania, ale jeżeli nikt wchodzący nie będzie chciał burgera, to go nie podajemy po prostu do tego. Sznycel jeszcze jest? Jest. No, a już któryś level wbiliśmy z rzędu.
Później wam pokażę na końcówce, bo takie fajne możemy przecież chyba fajny piec tu w ogóle kupić do pieczenia. I zastanawiam się, czy w następnym odcinku nie zrobić przemeblowania w restauracji i kupić ekskluzywnych mebli, że wymieniamy wszystkie meble, słuchajcie. Chociaż te mi się podobają, ale... Dobra, hot dog się będzie kończył. Więc hot dog również, ta sama sytuacja, widzowie, będzie z hot dogiem. Dosłownie ta sama sytuacja. Podgrzewamy. I teraz obserwujemy, czy ktoś będzie chciał hot doga, czy ktoś będzie chciał burgera i go po prostu uzupełnimy, nie? Bo tam jeszcze trochę ludzi czeka, bo to się opłaci. Tu gościu jeszcze po kiełbasę idzie, kurde. Ktoś chce pire, a pire jest przecież, dobra. Pire jest. Kurczak ostatni. Więcej już nie będzie kurczaków. Mam nadzieję, że nikt więcej nie będzie chciał. Też gościu chce pire. No jest jeszcze pire. I skończyło się... A już cholera wie, co się skończyło. Dowiem się, widzowie, co się skończyło, jak przyjdzie klient i będzie czekał. Ten chce te. Dobrze. No zostało tam chyba paru klientów w kolejce. Dosłownie paru. Kurczak, sorry pani droga, już nie będzie kurczaka, niestety nie ma kurczaka. Nic pani nie poradzę, na szybko pani kurczaka nie wyczaruje, nie polecę do mięsnego, widzowie, nie polecę. Czekajcie, kiełbasy się skończyły, dobra, już wiemy, że się skończyły kiełbasy. Czekajcie, jak koleś chce kiełbasy, to robimy kiełbasy. No niestety, taka metoda moja. Kurczaka nie wyczaruje, ale kiełbasę mogę chociaż zrobić. I burgera ktoś chce. Widzicie? Ktoś chce burgera, czyli... Czyli taka sytuacja, że kiełbasa... Jak ktoś chce burgera, to oczywiście, że burgera też, widzowie, moi drodzy, podamy. My jesteśmy bardzo dobrymi, wiecie, tutaj restauratorami. Chcemy po prostu jak najwięcej zarobić. Coś czuję, intuicja mi mówi... Widzowie, że przekroczyliśmy 100 tysięcy sprzedaży. O Jezu, tam jeszcze jakaś wycieczka idzie. Czekajcie, to jeszcze te hot dogi podgrzejmy może, co? O kurde, ktoś będzie chciał żurek. Dobra, wiecie co? Robimy sytuację taką. Dobra, czekajcie. Oj! O, czekajcie. Hot dog? Ale czemu się psuje ten hot dog? Ludzie, to niech to działa jak trzeba. Teraz to się wszystko kończy już. Czekajcie, hot doga dodajemy. Gdzie jest ten hot dog? Tu jest hot dog. To robimy sytuację taką, widzowie. Żurek niech będzie. Jak tak im smakuje, to niech będzie. Cyk. Cyk. A, niech się jeszcze podgrzeje. No kurczaka pani nie wyczaruje niestety. Kiełbasy. A, ona czeka jeszcze za tym, za pire. Kurde, kobita czeka za pire. Czeka pani jeszcze chwilę. Może zdążę, słuchajcie, bo jest bardzo wkurzona już. Może zdążę, widzowie. Chyba, że jej podam zimne to pire. Co wy na to? O, samo się zdążyło zagrać. Już, droga pani, już tu jest, już pire, proszę. Już pani podaje, niech pani nie ucieka, już. Świeżo zagrzane. Cieplutkie jeszcze. Dobra, żurek zagrzany. Taka krowa. Czekajcie, bo tu chyba nikt nie chce żurku. Bo ja to spierdzieliłem trochę. Bo ja tego potem w mikrofali się nie da podgrzać, widzowie. Spierdzieliłem trochę z tym żurkiem, ale dobra, przynajmniej wiemy, że bułki na zapas muszą być. Dobra, dzień się zakończył, uff. Powiem wam, że się narobiłem. Zobaczmy podsumowanie dnia, ale mi intuicja mówi, że jesteśmy grubo ponad 100 tysięcy za ten dzień zarobieni. Już tutaj nie będę jakoś tam sprzątał, wyłączmy to. Zobaczymy, co się stanie, najwyżej komuś podamy spleśniałe jedzenie, bo też taka misja, słuchajcie, była. Żeby podawać gościom spleśniałe jedzenie. Mało tych skrzydełek, kurczę, się sprzedało, a szkoda, bo bym się ich chętnie, słuchajcie, pozbył. To cudo może tu wrzucimy, bo to tę blachę wrzucimy tu. To cudo tutaj. Dwa hot dogi zostały. Wiecie, no nie będę marnował tego, wiadomo, że następnym razem to
Ładnie, pięknie, słuchajcie, zużyjemy. Dobrze, tutaj jakiś hamburger został jeden. To go tu może włożymy. No, tego pomidora, to może zostawimy spleśniałe jedzenie, żeby faktycznie spleśniało. Komuś podamy, widzowie. Dobra, no to chyba wszystko mamy posprzątane. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, a oni tu coś obijają? A, bo znowu pełne, tak? Czy to... Dobra, zamykamy ten kram. Bardzo ciekawa sytuacja z żurkiem. Zobaczymy, jak się następny dzień tutaj zacznie, jak to będzie się przekładało na te poziomy. Natomiast faktycznie, moi drodzy, propozycja moja jest taka, wracamy oczywiście do naszego domku fajnie urządzonego, który ostatnio urządzaliśmy, mieszkanko. Powiem wam tak, moi drodzy, zobaczymy to w następnym odcinku i chętnie bym chyba zrobił, ale tu jest ładnie, ja cię kręcę. Dobra, a można i spać? Dobra, można i spać na tym łóżku, okej. Powiem wam, że jestem ciekaw i chciałbym zobaczyć, chciałbym po prostu zobaczyć, czy jakieś nowe meble, te nowe piece, bo tam jakieś bajery są na wyższych levelach. Pamiętam, że ich nie patrzyłem. Jestem ciekaw. Wiem, że niektóre rzeczy mamy na maksa. O ja pierdzielę, 145 tysięcy widzowie zarobku, 124 dania, czyli tylu było klientów. Tylu widzowie mieliśmy klientów, jakiś tort mi się odblokował. Ładnie tu. Dobra, to na koniec zobaczmy sobie. Oczywiście, drogi widzu, będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Bardzo ci będę za to wdzięczny. W następnym odcinku może się faktycznie, słuchajcie, pobawimy. Tak się zastanawiam, czy się w następnym odcinku troszeczkę pobawimy. Tylko stanowiska, to tylko piece się chyba zmieniły tutaj. Frytkownica indukcyjna. Ło, jakaś super wielka frytkownica, widzowie. W sumie powiem wam, że moglibyśmy mieć taką czaderską frytkownicę. Natomiast czym się różni ten piec? Grill elektryczny. Aha, że nie musielibyśmy węgla kupować. Chociaż ten jest ładniejszy chyba, powiem wam szczerze. Nie wiem, jakby nie chcę teraz już kminić. Ja sobie to zobaczę, jak to pasuje. Zobaczmy, czym się może one różnią wielkością. Powiem wam tak, frytkownicę na pewno bym jedną wielką kupił, bo często różne rzeczy się piecze i byłoby to szybciej. Tylko nie wiem, gdzie bym ją miał wstawić. To musiałbym gdzieś, kurczę, pod ścianą wstawić. Wiecie, to jakby jest kwestia znowu troszeczkę... O, tutaj latają talerze. Wiecie co, będę musiał pomyśleć, moi drodzy... No tak, 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 tak. Teraz talerzy masa. Słuchajcie, pomyślę w następnym odcinku, jak to troszeczkę... przebudować, bo może to troszkę też przesuniemy, żeby tu było więcej miejsca, aczkolwiek czy my tu więcej miejsca potrzebujemy, to nie do końca jestem przekonany o tym. Zobaczę, coś wymyślę, żeby jakoś tak to urządzić. Nie wiem, czy tyle lodówek nam jest potrzebnych. Na pewno ten piec musi zostać, chociaż on by mógł być na zapleczu, ale zobaczmy tak na zakończenie już, jeśli chodzi o właśnie, moi drodzy, stanowiska, to wszystko nam się odblokowało. Zobaczcie, tu taki regał, jeżeli byśmy zrobili buy, to taki regał byłby fajny na różne kartoniki i to by była według mnie całkiem fajna opcja. A piec elektryczny to jest najdroższe. Taka frytkownica, no to ewidentnie pod ścianą by musiała stać. No, byśmy może zmieścili. Na pewno by była, zobaczcie, ile wygodniejsza od tej małej, a piec elektryczny, no to jest nawet chyba mniejszy z tego, co widzę od tego pieca. Nie wiem, czy chciałbym piec elektryczny, jeszcze się zastanowimy. Na pewno wygodniejszy byłby, ale z drugiej strony, nie wiem, ja wam powiem tak, po pierwsze ładny jest ten grill, po drugie, no nie wiem, daje klimat tego grillowania, no ja bym tutaj nie przesadzał. Dobra, to i tak te bzdury tutaj, które porobiłem mi się... Patrzcie, że żurek nie spleśniał, a to popleśniało? Aż komuś damy, słuchajcie. Aż komuś damy, żeby spełnić misję. Dobra, to dzięki, widzu drogi, za oglądanie. Do następnego odcinka. Trzymaj się, cześć.